Państwa dzisiaj zaprosić na warsztaty artystyczne. Tematem naszych zajęć będą walentynkowe serca, zdobione techniką dekupażu. Takie serce możemy dać własnoręcznie zrobione, możemy wręczyć ukochanej osobie lub wydekorować nim dom. Technika dekupażu jest to technika ozdabiania przedmiotów, różnych przedmiotów. Możemy nią ozdobić szkło, drewno, plastik, bardzo wiele elementów codziennego także użytkowania. My dzisiaj na warsztatach będziemy pracować na drewnie. Mamy do tego sklejkę lub MDF, serce wcześniej są wycięte. Aby pracować na tej technice, potrzebujemy do tego serwetek, papieru ryżowego lub papieru klasycznego do dekupażu. My dzisiaj będziemy pracować na serwetkach. Wcześniej, żeby takie serduszko powstało i można było przyklejać dekupaż, musimy naszą pracę pomalować. Kolor serduszka, tutaj w naszym przypadku jest białe i różowe, dobieramy do serwetki i do motywów na serwetce, które mamy. Ja wykorzystałam tutaj białe, żeby było bardzo ładnie widać serwetki i się odbijały, i różowe, bo występuje także w serwetce. Malujemy nasze elementy farbami akrylowymi. Nasze serduszko możemy pomalować duże elementy poprzez tapowanie, czyli gąbeczką, stawiając miejsce przy miejscu i pokrywając powierzchnię. W ten sposób, malując nasze drewniane elementy, musimy pomalować co najmniej dwukrotnie. Proponuję także pomalować napis, a później położyć kolor. Będzie farba się lepiej pokrywała. Malując, pamiętajmy także o wszystkich małych elementach, tak? Czyli jeśli tutaj malujemy, to pamiętajmy także o tych elementach tu, pod spodem i także. To jest co prawda sklejka cięta laserowa i tego możemy też nie malować. Gdy nasze serduszko już jest gotowe, pomalowane i wyschnięte, zajmiemy się naszą serwetką. Najlepiej wcześniej sobie powycinać różne elementy, korzystając z tego na razie nożyczek. Nie wycinamy tego równo po kształtach, tylko z takim dużym marginesem. I teraz musimy delikatnie wydrzeć, żeby brzegi były poszczępione. Spowoduje to, że nasza serwetka się lepiej wtopi w materiał, którym będziemy ozdabiać, i nie będzie widać, jakby to było sztucznie naklejone. Czyli każdy nasz kształcik kwiatka w ten sposób przygotowujemy. Tak wycinamy, tak przygotowany kwiatek. Pamiętajmy, że każda serwetka składa się z trzech warstw. I teraz bardzo ważnym elementem jest to, żeby ją rozwarstwić. Do dekupażu używamy tylko jednej warstwy, tej pomalowanej, ozdobionej, nadrukowanej. I to jest bardzo ważne, tak? Czyli korzystamy, mamy jedną warstwę. Gdy mamy już przygotowane nasze elementy, które byśmy mniej więcej widzieli, rozmieśćmy sobie to na naszym powierzchni, którą w tym przypadku serduszku, które chcielibyśmy ozdobić. Nie martwmy się tym, że niektóre elementy mogą gdzieś wystawać. Zawsze każdy element możemy w ten sposób przygotować. O, jeśli tu nam wystaje kwiatek, możemy się tego płatka na przykład pozbyć, żeby się nam ładnie wkomponował. Nasze też elementy możemy, jeśli są to delikatne płatki, czy gdzieś tam wchodzą, możemy też zrobić po bokach, zagiąć. Gdy mamy tak przygotowaną pracę, ważnym elementem teraz w dekupażu jest przyklejanie. Jest to chyba najważniejszy element. Do tego przede wszystkim potrzebujemy płaskiego pędzla syntetycznego. W dekupażu mamy do wyboru kleje matowe i z połyskiem. W naszym serduszku wykorzystałam klej z połyskiem. Maczamy nasz pędzelek do połowy wielkości tutaj w kleju, niecały. I prostymi ruchami, otrzymając nasze duże elementy od środka, na zewnątrz, tak jakbyśmy wymiatali, przyklejamy naszą serwetkę. Robimy to tylko w jednym ruchu, nie robimy tego od środka na zewnątrz. W ten sposób przyklejamy całą naszą serwetkę. Z mniejszymi elementami jest o wiele prościej, z dużymi elementami, tak jak tutaj, tak samo. Trzymamy sobie za środek i równymi pociągnięciami, tak jakbyśmy wymiatali. Ważne jest, żebyśmy zwrócili uwagę, żeby nie było pęcherzyków powietrza.
bo to później przy lakierowaniu będzie widać. Serwetka nasza musi być gładziutka. Proste ruchy od środka na zewnątrz, pamiętając, że te elementy boczne także przyklejamy. I w ten sposób robimy wszystkie elementy, które żeśmy sobie wcześniej. Gdy jakiś element wystaje, możemy go sobie teraz wyrwać i widzimy tylko fragment. To teraz bierzemy się za lakierowanie. Ponieważ wcześniej przyklejałam klejem z efektem połysku, to taki sam używam do tego lakier. Są lakiery na rynku z efektem matu lub z efektem połysku, tak? Więc korzystamy z tego samego jak klej, czyli efekt połysku. Każdą pracę powinniśmy co najmniej polakierować dwukrotnie. Między jedną a drugą warstwą lakierowania musimy chwilkę poczekać, aż lakier nam wyschnie, żebyśmy mogli lakierować drugi raz. Tak polakierowane serduszko odkładamy na chwilkę, żeby nam wyschło. Gdy przeschnie nam pierwsza warstwa, to samo robimy drugi raz. Pamiętajmy tylko, że jeśli mamy jakieś takie małe elementy, jakieś dziurki i malakierujemy, to dobrze byłoby skorzystać z patyczka i sobie tą dziurkę tutaj, żeby nam się nie zakleiła i żebyśmy mogli przełożyć później tasiemkę. Dokładnie tak samo jak za pierwszym razem lakierujemy całutką powierzchnię naszego serduszka. Możemy też nasze serduszko polakierować z tyłu, żeby cała praca była gdzieś zabezpieczona. A nie jest to wymóg konieczny. Gdy mamy już naszą pracę całą polakierowaną i wyschniętą, możemy ją także wykończyć. Są różne techniki wykańczania, akurat w tym przypadku skorzystałam z perełek w płynie. Takie perełki w płynie możemy kupić i bardzo delikatnie naciskając, możemy sobie zrobić efekt takiego neonu. Gdy perełki nasze wyschną, została nam tylko tasiemka do przełożenia i nasze serduszko będzie już gotowe. Mam nadzieję, że spodobała się Państwu nasza dekoracja walentynkowa.